co poniedziałek będziemy Wam prezentować bardzo subiektywny ranking redakcji Vroom TV największych zwycięzców oraz największych przegranych w motorsporcie minionego weekendu. Kto niespodziewanie wystrzelił, komu sprzyjało szczęście, a kto po prostu dał ciała i nie pokazał swojego potencjału, o tym w naszym rankingu 5 na 5. Zaczynamy od największych zwycięstw tego weekendu. Na miejscu piątym największych wygranych minionego weekendu Elliot Chase. Nie wiecie, kim jest ten chłopak? Wcale nas to nie dziwi, bo Elliot jest zawodnikiem ścigającym się w amerykańskiej serii NASCAR. W 33 wyścigach tegorocznej serii NASCAR Nationwide Series Chase wygrał 4 razy, ale aż 15 razy był w pierwszej piątce, co dało mu zwycięstwo w tej serii. Ale prawdziwym sukcesem jest to, że Elliot Chase został najmłodszym zwycięzcą tej serii. Wygrał ją mając 18 lat, 11 miesięcy i 18 dni. Jak widać, w NASCAR zaczynają się w końcu pojawiać zawodnicy, którzy przypominają Cola Trinkle z filmu Szybko. Jak błyskawica. Zostajemy za oceanem, by przedstawić Wam największego wygranego z miejsca czwartego naszego rankingu. Został nim Johnny Wiemann. Co prawda w ostatnich zawodach Global Rallycross Amerykanin przegrał z Kenem Blockiem, ale drugie miejsce wystarczyło do tego, by wygrać z nim w klasyfikacji generalnej. W amerykańskiej serii rallycrossowej rywalizowało 20 kierowców w 10 imprezach. Ostatecznie Johnny Wiemann wygrał tylko o 4 punkty i nie dał się pokonać najsłynniejszemu, choć nie najlepszemu, kierowcy świata. Miejsce trzecie w naszym rankingu zajął Robbie Maddo Madison. Motocyklista z Antypodów dokonał czegoś, co trudno mieści się w głowie. Otóż zawodnik specjalizujący się w skokach, rywalizujący w Red Bull X-Fighters, postanowił pobić rekord świata w odległości skoku ze skoczni narciarskiej. W marcu tego roku skoczył na odległość 107 metrów. Teraz na skoczni w Utah poleciał jeszcze dalej. 114 metrów robi wrażenie, ale mamy pewne wątpliwości. Po pierwsze, szkoda, że nie dojechali sędziowie i nie poznaliśmy not za styl, no i oczywiście brakowało nam tradycyjnego telemarku. No i przypominamy, że rekord skoczni, na której leciał Madison, należy do Marcina Bachledy. Polski skoczek lądował na 127 metrze. Na drugim stopniu weekendowego podium Stefan Sarrazin. Zawodnik ma za sobą starty w F1, w World Series by Nissan, ale również w WRC, w zespole fabrycznym Subaru. Tym razem 39-letni Francuz został zwycięzcą rajdu Korsyki. Impreza zamykała tegoroczny cykl rajdowych Mistrzostw Europy. Zawodnik na co dzień ścigający się w wyścigach Endurance wyprzedził o ponad 18 sekund drugiego na mecie Briana Bouffier. A na pierwszym miejscu naszego rankingu rodzina Marquezów. Bracia Mark i Alex Marquez dzielą i rządzą w MotoGP. Starszy, Mark, w niesamowitym stylu zdobył drugie mistrzostwo świata królewskiej klasy MotoGP. Wygrywając wyścig na torze w Walencji, Mark po raz 13 wygrał w tym sezonie i pobił w ten sposób rekord Mika Duchana. Młodszy z braci Alex zajął co prawda trzecie miejsce w wyścigu Moto3, ale dało mu ono ostateczny sukces – mistrzostwo świata. W rodzinie są więc dwa mistrzostwa, a jeśli dodamy do tego sukces Tito Rabata, to zdamy sobie sprawę, że hiszpańscy kierowcy królują na torach MotoGP bezapelacyjnie. Znamy zwycięzców, poznajmy największych przegranych tego weekendu. Miejsce piąte to duet Alex Zawada i Cathy De Rosso. Finałowa runda rajdowych Mistrzostw Europy zakończyła się pechowo dla załogi MSZ Racing. Już drugi raz w tym roku awarii uległ silnik przygotowywany przez francuski oddział Peugeota, który wybuchł już na pierwszym odcinku, przez co stracili oni szansę na podium w klasyfikacji sezonowej Mistrzostw Juniorów. Czwarte miejsce dla Esteve Rabata. Mistrz świata w motocyklowej klasie Moto2, Hiszpan, przez prawie cały wyścig bronił się przed atakami Toma Luti. Hiszpan, wychodząc z ostatniego zakrętu przed prostą startową, stracił prowadzenie na rzecz Szwajcara. Rabat w wywiadzie udzielonym po wyścigu poinformował, iż nie był to jego błąd, tylko w baku zabrakło paliwa i motocykl na chwilę stracił moc. Jednak wystarczy spojrzeć na to, co się wydarzyło. Rabat sfrajerował się po prostu, bo chciał zakończyć wyścig na tylnym kole i mu nie wyszło. Na miejscu trzecim Lewis Hamilton, brytyjski kierowca podczas Grand Prix Brazylii na torze Interlagos, popełnił błąd i wykonał piruet na zużytych oponach. Miało to miejsce na 27 okrążeniu. Gdyby nie ten błąd, być może Hamilton odniósłby szóste z rzędu zwycięstwo, a tak wygrał jego, no kolega to za duże słowo, partner z zespołu, Nico Rosberg.
Na drugim miejscu naszego rankingu władze fabryki samochodów osobowych. Jak każdego roku fani marki FSO spotkali się pod bramą główną fabryki, aby uczcić pamięć po wielkiej fabryce i rocznicę rozpoczęcia produkcji 6 listopada 1951 roku. Frekwencja dopisała zarówno jeśli chodzi o ilość kultowych, m.in. polonezów czy fiatów, jak i liczby zwiedzających z całej Polski. Jednak dzień przed imprezą władze FSO SA, przerażone liczbą planowanych gości, zdecydowały o ograniczeniu liczby zwiedzających fabrykę do 200 osób. Reszta pocałowała klamkę, a właściwie tyłek, który wystawiło im szefostwo FSO. A szkoda takiej atrakcji, ponieważ nie wiadomo, czy za rok fabryka dalej będzie istniała. I na koniec miejsce pierwsze, które z całego serca nie chcielibyśmy prezentować. Największym przegranym, a właściwie największym pechowcem weekendu zespół Kajetan Kajetanowicz i Jarosław Baran. Mimo dobrego początku w sezonie 2014, końcówka debiutanta w Mistrzostwach Europy nie należała do wymarzonych. W rajdzie Korsyki po fantastycznym rozpoczęciu i wygraniu odcinka kwalifikacyjnego załoga była zmuszona wycofać się z walki z powodu awarii przeniesienia napędu i to już podczas pierwszego odcinka specjalnego. Drugiego dnia z kolei załoga złapała dwa kapcie, a mieli tylko jeden zapas. Ilość pecha wykorzystana. W następnym sezonie trzymamy kciuki za to, by szczęście sprzyjało naszej załodze.